Witam po dłuższej przerwie na naszym kanale VSLOT Polska i dzisiaj przyjrzymy się konstrukcji plotera albo frezarki. Ciężko to ostatecznie określić, ale jest to konstrukcja Faubium, którą już jakiś czas temu zaprojektowaliśmy. Kilka takich urządzeń od nas z warsztatu wyszło, chociaż nie ukrywam, że to jest dłuższa przerwa, kiedy składaliśmy tę konstrukcję u nas. Dlatego dzisiaj pokażę Wam ją i krótko omówimy sobie, jak ona działa, do czego może służyć. Przyznam Wam się szczerze, że sam będę musiał przejść się do Bartka, bo nie wiem, co ten klient będzie wykonywał akurat na tym urządzeniu, więc pewnie czegoś się wspólnie dowiemy. Jeśli jesteście ciekawi, zapraszam Was do oglądania całego materiału. Na początku mówmy sobie konstrukcję tak z grubsza, z czego ona się składa, jak jest zbudowana. Więc tak jak widzicie, mamy tutaj konstrukcję prawie w 100% wykonaną z elementów aluminiowych, komponentów systemu OpenBuild z VSLOT, no i kilku jeszcze dodatków, do których za chwilkę przejdę. Mamy tutaj jedną ośkę, która jest zbudowana, jak widzicie, z profili aluminiowych typu CBIM. Na końcu tej osi znajduje się standardowy silnik NEMA23 bez żadnego enkodera, więc to jest taki klasyczny silnik krokowy. Tutaj od razu musimy przejść sobie do płytki, na której jest zainstalowany ten profil CBIM. Zwróćcie uwagę, że mamy tutaj sprzęgło. Tam od dołu, kiedy byśmy spojrzeli, nie wiem, czy mi się kamerę uda wsadzić, tak, żebyście widzieli, jest śruba ACME, tak samo standardowa systemu VSLOT, która służy do tego, aby ta oś, ta cała belka mogła nam się przesuwać w prawo i w lewo, to za chwilkę Wam pokażę. Ale to, co różni tę konstrukcję od takich klasycznych rozwiązań związanych z systemem VSLOT, to jest to, że nie mamy tutaj rolek, bo oczywiście moglibyśmy tutaj zastosować klasyczne rolki systemu VSLOT, ale tutaj zostało to zamienione na prowadnice liniowe MGN15. Jak widzicie, mamy tutaj dwa wózki MGN15 z jednej strony i kolejne dwa wózki MGN15 z drugiej strony. Te wózki są przymocowane do płyty CBIM XL Large, czyli tak naprawdę jest to ta płytka, którą zazwyczaj stosujemy właśnie z rolkami systemu VSLOT. Więc jeżeli chodzi o jedną z osi, tak jak już wspomniałem, mamy profil aluminiowy CBIM, śrubę ACME, no i wózki, które trzymają nam tą, tę całą belkę aluminiową. Jeżeli chodzi o kolejną oś, jest ona bardzo podobnie zbudowana jak ta, którą Wam przed chwilą prezentowałem, tylko że jest odwrócona, bo jak widzicie, mamy tutaj śrubę widoczną od góry. Zobaczcie sobie tak jeszcze z perspektywy całą konstrukcję. Mamy tutaj naszą śrubę ACME napędową, mamy tak samo dwie prowadnice liniowe MGN15, identyczny układ jak mieliśmy tutaj u góry, tylko że na dole w przeciwnym kierunku mamy ustawione cztery wózki, tutaj są dwa i kolejne dwa wózki z drugiej strony i jest tutaj na pewno to krótszy ruch, bo jak widzicie, ten skok mamy w zakresie odtąd dotąd i tak naprawdę to jest tak jakby nasza oś Z, bo nie ta tutaj pionowa jest Z-ką, która, kiedy tak spojrzymy, tylko to jest przysuwanie do naszego wrzeciona, tak? W ten sposób ona dojeżdża i się odsuwa, więc tak naprawdę pełni ona funkcję osi Z. Ta oś, z tego co się zorientowałem, klient chciał, bo my możemy to różnie podłączyć, ale klient chciał, żeby była podłączona pod oś X, pod oś X, a to jest Y, chociaż czekajcie, upewnię się. Dobra, jeszcze się upewniłem, to jest X, to jest Y, tak? I w tym momencie mamy, to jest oś Z, tak więc druga oś, nazwijmy ją osią Z, zbudowana jest w identyczny sposób jak tutaj ta oś Y, czyli profil CBIM, wózek, prowadnice liniowe MGN, wózki MGN15 i jak widzicie, tutaj na samym końcu mamy również wyłącznik krańcowy. Tak samo wyłącznik krańcowy zapewne znajduje się na jednym z końców tutaj tej belki. Tak, on się znajduje tam z tyłu. Czekajcie, o, tu będzie go myślę lepiej widać. Tutaj mamy kolejny wyłącznik krańcowy. No i tutaj możemy sobie zobaczyć kolejną belkę
aluminiową, wykonaną z profilu CEBIM. Identyczny układ jak w przypadku tych pozostałych belek, tylko na tej belce znajduje się nasza płytka XL Large, na której zamocowane są uchwyty pod wrzeciono. I mamy tutaj wrzeciono, jak widzę, 2,2 kW. Tutaj mamy do niego falownik 2,2 kW chłodzone powietrzem. Jak już wspomniałem na początku, wszędzie mamy silniki NEMA 23 klasyczne, bo jak widzicie, tutaj mamy ten pierwszy silnik, drugi silnik mamy tutaj u góry, no i trzeci silnik mamy schowany. Wszędzie napęd jest realizowany w taki sam sposób, no i wszędzie są zastosowane te same płyty aluminiowe systemu V-Slot Open Wheels plus połączenie z naszymi prowadnicami liniowymi MGN i wózki MGN 15. Za sterowanie odpowiada Blackbox X32. Mamy tutaj, jak widzicie, trzy osie, tak więc jest to idealny sterownik do tego typu rozwiązań. Ten sterownik jest również połączony z naszym falownikiem, tak więc wrzeciono będziemy mogli sobie za chwilę uruchomić z poziomu oprogramowania. Mamy również w zestawie zasilacz 24V. I tutaj taka ciekawostka, klient poprosił, aby pod jedno wyjście przekaźnika, które jest właśnie w naszym Blackboxie, podłączyć mu zawór, elektrozawór powietrza. Jak widzicie, ten elektrozawór znajduje się tutaj. Ja szczerze wam powiem, że jeszcze nie wiem, do czego on będzie klientowi ostatecznie służył. Tutaj już Patryk i Bartek, którzy składali tę konstrukcję, podpowiedzieli mi, że klient będzie ją wieszał na ścianie w ten sposób. I dlatego mamy tutaj, jak widzicie, narożniki pełne, gdzie klient będzie sobie mógł ją ustawić i przykręcić do ściany. Mamy tutaj wolne jedno oczko, to jest drugi narożnik też z wolnym oczkiem, no i z drugiej strony kolejne dwa narożniki, które umożliwią przymocowanie tej konstrukcji, czy to do stołu, czy jeżeli w tym przypadku ona rzeczywiście będzie w pionie, no to w pionie na przykład do ściany. Oprócz tego mamy jeszcze czujnik położenia osi Z, tutaj krokodylek. Jeżeli oglądaliście nasze materiały związane z plotterami CNC serii na przykład LIT, no to będziecie mogli zobaczyć dokładnie, do czego to służy. No i jeszcze, oczywiście nie wspomniałem wcześniej, mamy trzecią krańcówkę na osi, w tym przypadku jest to oś X. Będzie mi się to może myliło, bo powiem wam, że tak jak mówię, tutaj klient sam sobie decydował, która oś ma być którą, ale jeśli dobrze pamiętam, to jest oś X, więc mamy tutaj trzecią krańcówkę dla osi X. Do sterowania urządzeniem wykorzystujemy klasyczne nasze oprogramowanie Open Wheels Control. Mam je już uruchomione. Jeśli ktoś by z was chciał wiedzieć więcej na temat tego oprogramowania, to również odsyłam do naszych materiałów wideo, gdzie omawiałem dokładnie z czego, że tak powiem, składa się to oprogramowanie i co możecie dzięki temu oprogramowaniu zrobić. Poruszmy sobie teraz osiami, żebyście zobaczyli, jak ona sobie pracuje. Na początku oś Z góra-dół. A, czyli przepraszam, Z-ką to jest, tak, bo Z-ka, dobrze mówię, Z-ka, czyli przysuwamy do wrzeciona i oddalamy od wrzeciona, tak, czyli w ten sposób sterujemy tak jakby naszą osią Z. Teraz sobie poruszmy naszym X-em, czyli widzicie, za X-a porusza się nam wózek z zainstalowanym wrzecionem, czyli w sumie trochę tak byśmy musieli na to patrzeć, no, ale w ten sposób, jak widzicie, działa nasz X. No i zostaje nam jeszcze Y. Tutaj też mi Patryk z Bartkiem zwrócili uwagę, że ponieważ konstrukcja nie jest przymocowana, nie mogę wysunąć całej belki w jeden lub drugi krańcowy punkt, bo nam się konstrukcja cała przechyli, ale oj, tutaj. Ale możecie zobaczyć, jak ta belka się porusza. I tak jak wspomniałem, wszystko jest sterowane za pomocą naszego oprogramowania Open Wheels Control. Oczywiście, jak już wspomniałem, możemy uruchomić sobie nasze wrzeciono, więc uruchomimy sobie je powiedzmy na 25%. Jak widzicie, nasze wrzeciono wystartowało, możemy je również wyłączyć. A dodatkowo za pomocą właśnie komend moglibyśmy sobie sterować naszym elektrozaworem. I możemy, ponieważ ja się dowiedziałam właśnie od Bartka, co konkretnie klient będzie robił na tym urządzeniu, mogę wam podać przykład zastosowania. Przygotowałem sobie wałek, co prawda stalowy wałek, takie wałki tak przy okazji też znajdziecie w naszej ofercie, ale już wam wytłumaczę na przykładzie właśnie tego wałka, do czego to urządzenie będzie służyło. Sam się zastanawiałem, dlaczego ta belka jest taka długa, a okazuje się, że klient będzie sobie tutaj zrobi we własnym zakresie taki system jakby gniazd, w które będzie
składał właśnie tego typu wałki, jak ten wałek, który mam w ręku, więc wyobraźcie sobie, że takich wałków jest tu wiele osadzonych właśnie na tej belce. Ten przyrząd jest na tej belce, a na tym przyrządzie są osadzone te wałki. Dodatkowo ten zawór pneumatyczny będzie służył do tego, że klient sobie nabuduje nad tą belką siłowniki i te siłowniki będą zamykały tak jakby te gniazda, żeby te wałki były dociskane. Więc po to jest nam potrzebny zawór pneumatyczny. No i teraz jak już wyobrazimy sobie, że te wałki są tutaj zamocowane w tych gniazdach, są dociśnięte za pomocą siłowników pneumatycznych, które są podłączone właśnie do tego elektrozaworu, no to okazuje się, że klient będzie w tym wałku toczył otwory, tak naprawdę wiercił otwory centralne i będzie zbierał pewną, nie mam jak tego puścić, żeby wam pokazywać, okej. Będzie jakby je dookoła zbierał, no i tu pojawia się pytanie, dlaczego klient w takim razie nie zdecydował się na jakąś klasyczną tokarkę. Okazało się, że to rozwiązanie się mu bardziej spodobało, z tego względu, że może wiele wałków umieścić na tej osi. Załóżmy sobie, że takich wałków będzie miał 10 ułożonych. Wszystkie będą obrobione po kolei, a dodatkowo Bartkowi, bo to Bartek z tym klientem rozmawiał, argumentował to tak, że tokarka kosztowałaby go więcej, a za to urządzenie już złożone zapłacił u nas około 11 tysięcy brutto. Jak sobie to wszystko przekalkulował plus możliwości, jakie może dodać, to znaczy właśnie mówimy o tym zaworze, elektrozaworze, zrobieniu własnego gniazda i tak dalej, możliwościach rozbudowy, stwierdził, że to mu się po prostu bardziej kalkuluje. No dobrze, i zrobiłem taki jakiś prosty G-code, wykorzystując do tego oprogramowanie CAM OpenWheels. Wyobraźmy sobie, że to jest jakby ta średnica naszego wałka, że chcemy go obrobić właśnie dookoła. Tak jak wam wspominałem, to jest nasz X, to jest nasz Y, a Z-ka jest w tę stronę. Więc musicie sobie to niestety wyobrazić, dlatego że ta maszyna wyjeżdża za chwilę i nie zdąży zrobić takiego mocownika, żeby wam pokazać, jakby to było w ten sposób zainstalowane. No ale uruchomimy sobie ten program i pokażę wam, jak to mniej więcej sobie działa. Tak więc wracamy sobie do oprogramowania OpenWheels Control. Startujemy, oczywiście wrzeciono również wystartuje i będziemy widzieli po prostu, jak nasza tabelka góra-dół będzie się poruszała, w tym samym czasie będzie się poruszała oś, w tym przypadku Y, i Z-ka będzie coraz głębiej sobie dojeżdżała. Zwróćcie uwagę, jak ona teraz jest na początku. Zresztą uruchomię program i myślę, że tak najlepiej będzie wam to wszystko zobrazować. Startujemy, wrzeciono samo wystartowało. Oczywiście wcześniej można było jeszcze komendę dla siłowników wrzucić, gdybyśmy mieli. No i praca startuje. Widzicie, przesunęła się belka. No i teraz w momencie, kiedy te dwie osie, ta i ta oś razem pracują, no to tak naprawdę obrabialibyśmy to w postaci takiego koła, jak widzicie tutaj, to jest, o, jak wrzeciono, jak frez by się poruszał. Za chwilę jeszcze trochę się przesunie nasza Z-ka. Już skończyła pracę, bo za tutaj dałem głębokość chyba 4,5 mm, tak więc mniej więcej tak to działa. Więc jak już wspomniałem, jeszcze raz powtórzę, wyobraźcie sobie tutaj wiele osadzonych wałków i one są obrabiane dookoła, plus na przykład centralny otwór jeszcze mógł być wykonywany w momencie, kiedy by tylko dojeżdżało i odsuwało, to taki otwór centralnie w takim wałku można by było wykonać. No niestety więcej wam nie pokażę, bo jak powiedziałem przed chwilą, maszyna za chwilkę wyjeżdża, aczkolwiek mam nadzieję, że ten krótki film otworzy wam pewną perspektywę i możliwości zarówno dla systemu Faustlot, jak i dla tego, co możemy dla was wykonywać. Jeśli macie jakieś pytania, chcielibyście wiedzieć coś więcej, dajcie znać w komentarzu, a postaram się dla was dograć osobny materiał wideo, a w przyszłości, jeśli taka maszyna będzie u nas stała nieco dłużej, to nagram jeszcze jeden materiał, w którym wam pokażę, jak ona pracuje już w materiale. Dzięki wielkie za poświęcony czas, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i do zobaczenia już wkrótce.